Dzień dobry. Witam serdecznie w środę 6 października. Jak zwykle przytaczam dwa fragmenty biblijne. Pierwszy ze Starego Testamentu, z księgi małego proroka Joela, który w 2 rozdziale i 13 wierszu pisze: Pan jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości i żalmu karania. A drugi to fragment Pawła z pierwszego listu do Tesaloniczan, który w 5 rozdziale 9 i 10 wierszu napisał: Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas. Przyznaję, że gdy czytałem te dwa teksty, to się mi od razu skojarzyła waga, taka dawna waga, gdzie były dwie szale, na jednej części odważniki, a na drugiej towar, który ważono. O tyle mi się przypomniała, że pamiętam z czasów studiów teologicznych, że istnieje takie rozróżnienie, które wynika z Biblii, między prawem a Ewangelią, zakonem a Ewangelią, które od czasów księdza Marcina Lutra nabrało szczególnego znaczenia i w teologii wielokrotnie było rozpatrywane. Po jednej stronie ukazywano takie pojęcia jak gniew, kara, sprawiedliwość, sąd, i w taki sposób też postrzegano Pana Boga, szczególnie w perspektywie Starego Testamentu. Natomiast po drugiej stronie wagi pojawiły się takie pojęcia jak łaska, miłosierdzie, litość, zbawienie, przychylność, dobroć, uśmiech. I tutaj wskazywano na Boga, który w Nowym Testamencie przez Pana Jezusa właśnie w ten sposób jawi się na świecie. Gdy dziś patrzymy na Kościół, który rozpięty jest pomiędzy tymi dwoma biegunami, między zakonem, czyli prawem, przykazaniami, pewnymi zaleceniami, regułami, a Ewangelią, a więc dobrą nowiną o zbawieniu, to tak samo nie tylko Kościół, ale również każdy z nas jako wierzący człowiek jest między tymi dwoma biegunami rozpięty. Szukamy chyba trochę do tego środka, choć tak przejaskrawiając, wiemy, że są kościoły, gdzie bardzo mocno podkreśla się właśnie te cechy takie nieprzychylne Pana Boga, właśnie jak kara, sprawiedliwość, sąd, i ludzi się trochę próbuje zastraszyć, pokazując, że ostatecznie piekło ma też swoje wielkie znaczenie. Ale myślę, że o wiele częściej w Kościele XXI wieku pojawia się takie zwiastowanie, które opowiada o Bogu miłosiernym, o Bogu pełnym miłości, który trochę nas gładzi po ramieniu czy głaszcze po głowie i mówi: jakoś to będzie, nie przejmuj się, ja Cię kocham i wszystko inne jest załatwione. Muszę przyznać, że nie zgadzam się z ani jednym, ani drugim podejściem, ponieważ Bóg nigdy nie zaprzestał być sprawiedliwy, jak też nigdy nie zaprzestał być miłosierny i łaskawy. Oba te bieguny, czy obie te cechy, wyróżniki Pana Boga funkcjonują do dzisiaj. Najmocniej widzimy to w sytuacji, kiedy Bóg zesłał sprawiedliwy sąd i dotknął nim Pana Jezusa, który umarł na krzyżu. Wtedy Bóg był zagniewany. Wtedy kara, która z prawa wynikała, została całkowicie przez Pana Jezusa zgładzona, choć wiemy, że Bóg do dzisiaj karze ludzi za grzech w mniejszy lub większy sposób. Niemniej jednak właśnie dzięki Panu Jezusowi Bóg jakby rozświetlił i pokazał, że w całej tej dyskusji między zakonem a Ewangelią najważniejsze nie jest to, że Bóg nas na gniew przeznaczył, na karę, na śmierć, na piekło, ale czytamy przez Pawła do Tesaloniczan, że Bóg przeznaczył nas do osiągnięcia zbawienia, a więc do ratunku. Co najważniejsze w tym wierszu, to fakt, że to zbawienie, ten ratunek, nigdy nie jesteśmy w stanie wychodzić sobie sami, załatwić go na własną rękę, dobrymi uczynkami czy czymkolwiek. Ono jest przez Pana Jezusa, który poniósł śmierć, który został ukarany przez swojego własnego Ojca po to, abyśmy my mogli żyć. Gdy dziś myślisz o sobie,
jako tym, który jest rozpięty między zakonem a Ewangelią, między Bogiem Sprawiedliwym, który karze grzech, i Bogiem, który ten grzech odpuszcza, przebacza i daje łaskę. Chcę Ci powiedzieć, że to jest ciągle jeden i ten sam Bóg, który jest żywy i obecny, który jest wszechmogący i który Ciebie i mnie przede wszystkim chce zbawić, uratować. Czy pozwalasz Mu na to? Amen. Módlmy się. Panie dobry, w kolejny raz nam przypominasz o tym, że to, jaka konsekwencja grzechu jest na świecie z powodu tego, co zrobili Adam i Ewa, ciągle nas dotyczy. Choć Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla nas i przebaczył nam grzechy, wiemy o tym, że karą za grzech jest śmierć. Twoja sprawiedliwość, Twój gniew, ta kara musi zostać wykonana, sąd musi się dokonać. Wiemy, że czeka nas również i sąd ostateczny. Ale dziękujemy, Panie, za ten ratunek w Chrystusie, za to, że nas do zbawienia przez Niego przeznaczyłeś, że On już raz za wszystkie grzechy zapłacił i dla wierzących ludzi ten sąd ostateczny będzie tylko takim wypowiedzeniem wyroku, kiedy powiesz: dobrze, sługo, dobry i wierny, wejdź do radości Pana swego. Dziękujemy Ci za tę łaskę i prosimy, Panie, abyś nas stale przez swojego Ducha pobudzał do tego, aby wyrażać szczery żal za grzech, aby dostępować odpuszczenia i aby pojednanym z Tobą i ułaskawionym przez Ciebie iść przez świat i głosić Ewangelię o tym, że Chrystus i tylko Chrystus zbawia. Amen. Życzę Wam wszystkim, drodzy, błogosławionego dnia. Z Bogiem.